Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie mojej budowy tulipanowca. Jest ciepło, mimo że to piątek, środek lutego, jest około 10 stopni, około godziny 17, tak po robocie jestem. I dzisiaj postanowiłem zgrzać przynajmniej jedną tą warstwę papy termozgrzewalnej. Może mi się uda. No, pierwszy, że tak powiem, mój kontakt z taką robotą. Nie robiłem tego nigdy. Sprawdzałem butlę, butla pali. Papę mam dociętą na 60 cm, tak jak szerokość ławy. Obmiotłem trochę, bo tu oczywiście z tej górki tu mi się obsypuje. No i tak za bardzo też nie szarpałem tego, żeby nie pozrywać znowu tej warstwy dysporbitu, która już trochę tutaj ładnie obeschła. No i powoli biorę się za robotę. Zobaczymy, co mi się uda. No i ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak to będzie. Nie mam reduktora na butli, więc nie wiem, czy to nie będzie za duże ciśnienie. Ryzyk fizyk. Jak się więcej nie odezwę, to znaczy, że nie zachowałem BHP. Już mnie nie ma. Trzymajcie się, na razie. No i krótkie wejście, nadal żyje. Zobaczcie, zrobiłem już kilka metrów. Ściemniło się po drodze. No i wychodzi super. Ładnie ta papa przylega. Jest taka fajna, taka błyszcząca. No, drogo za nią zapłaciłem, bo w sumie to wyszło na cały budynek z 1100 zł w ogóle, no ale ma być jakaś taka podobno no, świetna, że tak się wyrażę, tak przynajmniej zachwalali. Wiadomo, że można by zrobić ze zwykłej papy, prawdopodobnie też by było ok, no ale izolację w budynku ma się tylko jedno, więc ja jako amator po prostu zaryzykowałem większe koszty, tak żeby mieć pewność, że to jest zrobione w porządku. Więcej dzisiaj nie będę Wam kręcił, bo jest ciemno. Jutro od rana ruszam z tą robotą i wtedy pokażę więcej ujęć z tej właśnie papiastej roboty. Witajcie kolejnego dnia. Sobota, miało być bardzo ładnie, miało być słonecznie, a jest dosyć tak wilgotno, trochę mgliście. Niemniej jednak chciałbym Wam pokazać efekty pracy z wczorajszego dnia, ciemnego w zasadzie wieczoru. I udało mi się wczoraj całkowicie już skleić, zgrzać tą część najdłuższą, ten najdłuższy fundament. I oprócz tego tutaj zakładka, taka trochę ją przypiekłem, ale myślę, że nie będzie problemu. Tutaj też zakładka i ten fragment z bednarką. Jak to zrobiłem? Pewnie się domyślacie, że w tej dużej płaszczyźnie zrobiłem sobie otworek. Wymierzyłem dokładnie, w którym miejscu ta bednarka wychodzi. Naciąłem tam, wepchnąłem tą papę, to zostało zgrzane i następnie taka mała łatka jeszcze, żeby upewnić się, że tutaj nie będzie na pewno żadnego podciągania. No i biorę się teraz tutaj za ten fragment powoli, tu będzie trochę zabawy. Chociaż nie, może najpierw zrobię te dłuższe połacie, będzie przynajmniej więcej zrobione, a tą kosmetyką będę się zajmował chyba na końcu. Tak mi się wydaje. Taki plan na dzisiaj. Trochę może obmiotę, chociaż chyba to nie ma znaczenia, bo to tylko ślady są. No, to biorę się za robotę. Przerwa obiadowa. W międzyczasie postaram się nie ciamać i pokazać Wam, co tam mi się dzisiaj udało uwalczyć. Ten fragment, niby taki krótszy, a wyobraźcie sobie, że musiałem docinać 4 razy, bo za każdym razem jakoś mi schodziło. No i żeby oczywiście zachować tą ciągłość tej izolacji, to no, ciąłem papę i wyrównywałem. Jakoś tak niefortunnie to wychodziło, no ale tak się czasem chyba zdarza. Zaś ten fragment już poszedł w miarę przyzwoicie.
bez żadnego to cięcia, poszło ładnie. Teraz będę wędrował w tą stronę, tu gdzie mam dwie bednarki. No i ta część od frontu też już jest gotowa. Jak widzicie, kilka cięć. Jakoś dzisiaj, mimo że już trochę nabrałem doświadczenia, to schodzi mi to strasznie. Nie wiem, może wina jest to tego, że źle miałem nawiniętą tą rolkę i prawdopodobnie to jest przyczyna. Wczoraj pierwszy robiłem raz to w życiu i najdłuższą tą połać udało mi się zrobić praktycznie bez żadnego problemu, a dzisiaj jest, krótko mówiąc, jakaś sraczka. No, niemniej jednak idę do przodu i jakoś tam tego ubywa. Trochę się zaczyna ściemniać. Zostaje mi jeszcze ta część wykuszowa do zrobienia. Tutaj jest ten gruby słup plus tutaj będzie komin od kominka. No i duży słup, ten, który tam później posłuży do podciągu do stropu. Tu mam naszykowane, ale nie zrobione. To jest tylko aby docięte, ale oczywiście jeszcze nie przygrzane. Zostaje mi tutaj jeszcze z tego miejsca też komin w kotłowni. To później dotnę z grubszej rolki. No i chyba tyle na razie. Tak, tyle na razie. No i zanim się ściemni, chciałbym wam pokazać jeszcze całość wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Oczywiście już tutaj widzicie, nasypało się, ale to nic. Zanim zacznę murować, to oczywiście się zamiecie. Wyszło w porządku, chociaż tak jak wspominałem, w trakcie prac gdzieniegdzie schodziło na boki, więc trzeba było trochę przycinać. No ale to chyba nie będzie miało znaczenia żadnego, bo zrobiłem wystarczająco duże zakłady, żeby ta wilgoć się nie przedostawała ku górze. Jak wcześniej również wspominałem, porobiłem również izolację pod słupami. Z tym się oczywiście najwięcej namęczyłem, bo to trzeba było docinać i tak dalej, no ale chyba wyszło ok, na pewno nie będzie nic podciągać. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Chyba jeżeli chodzi o izolację, to wszystko. Zeszło mi z tym około tak na dni, no to dwa dni można powiedzieć to robiłem, bo jednego dnia kawałek, drugiego dnia kawałek. No oczywiście robiłem to sam, więc to troszeczkę komplikowało sytuację. Wiadomo, można by to pewnie było zrobić szybciej, no ale jak ktoś to robi pierwszy raz, jest naturszczykiem, no to schodzi trochę dłużej. Ale to nic mnie nie goni, na razie jest mróz, więc i tak nie wystartuję z murowaniem, a jak na luty, no to i tak mam dobrze wyprowadzony front robót. Zapowiadają od jutra już, od niedzieli, ocieplenie dosyć istotne, więc przypuszczam, że w przyszłym tygodniu będę mógł już zacząć sobie murować. Tyle z izolacji. Cześć, trzymajcie się.